Szanowni Państwo, serdecznie witamy Państwa w gościnnych progach siedziby Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Senatorskiej 11, dawniej Pałac Małachowskich. Jest nam bardzo miło, że zechcielibyście Państwo zainaugurować kolejne cykle naszych spotkań, które niestety dotychczas przerwała pandemia. Bardzo dziękujemy i liczymy na to, że będziemy się częściej mogli z Państwem spotykać. Pozwólcie proszę, że poproszę o zabranie głosu sekretarza generalnego, nowo mianowanego sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarządu Głównego, kolegę Jacka Trejtela. Przekazuję głos. Bardzo miło, szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo dotarli do nas, do siedziby władz PTK. Cieszymy się, że zaczynają się na nowo wdrażać te imprezy kulturalne organizowane po pandemii. Wszystkim nam bardzo brakowało przez ten czas możliwości spotykania się z innymi. Dzisiejsza wystawa jest bardzo dobrym przyczynkiem, żeby rozpocząć taką działalność. Mała ściągawka, żeby nie pomylić wszystkich ważnych personów. Witam serdecznie wszystkich członków Stołecznego Klubu Tatrzańskiego PTK z prezesem Andrzejem Piątkiem, wiceprezesem Grzegorzem Jaworską na czele. Tym bardziej serdecznie, że klub w tym roku obchodzi 70. rocznicę powstania. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy zaproszeni na obchody 70-lecia, czyli kolejną okazję, żeby w takim miłym, sympatycznym gronie się spotkać. Witamy serdecznie głównych organizatorów wystawy, delegację z Radzynia Podlaskiego. Witam prezesa oddziału PTK w Radzyniu Podlaskim, kolegę Bogdana Pijałka oraz wiceprezesa tego oddziału, a jednocześnie dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury i prezesa Radzyńskiego Stowarzyszenia Podróżnik Roberta Mazurka wraz z małżonką. Można klaskać. Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami, w ramach którego mamy dziś możliwość oglądać pełne humoru karykatury polskich podróżników. Zanim poproszę o zabranie głosu kolegę Roberta Mazurka i przybliżenie nam działalności stowarzyszenia, pozwólcie Państwo, że jeszcze w ciepłych słowach podziękuję obecnym tutaj pracownikom biura. Mojej prawej, tutaj po prawicy, koleżance Marii Janowicz, kierownikowi bibliotecy, koleżance Monice Rosu, koleżance Natalii Wojtyrze, która pomagała tutaj nawet dzielnie nam stoły, przestawiać dzisiaj wszystko przygotowując. Także pracownikom również dziękujemy i oklaski dla pracowników biura. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przyjęcie nas w gościnnych progach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Dziękuję pani Marii, że tak naprawdę utorowała nam drogę do tego dzisiejszego wydarzenia, bo gdzieś pierwsza korespondencja między nami była pod koniec tamtego roku i tak pomalutku udało się nam doprowadzić do tego dzisiejszego wydarzenia i bardzo serdecznie dziękuję, bo dla mnie to jest taki sentymentalny powrót w progi Zarządu Głównego PTTK. Już prawie 30 lat jestem członkiem towarzystwa. Bardzo aktywnie działamy nadal w Radzyniu Podlaskim. Przez jedną kadencję też miałem przyjemność być przewodniczącym Rady Programowej do Spraw Młodzieży. W ogóle z młodzieżą uczestniczyłem w licznych konkursach, czy to Poznajmy Ojcowiznę, konkursie krasomówczym, czy ogólnopolskim młodzieżowym turnieju turystyczno-krajoznawczym. I to, że tu dzisiaj możemy zaprezentować wystawę prosto z Radzynia Podlaskiego, to jest dla mnie naprawdę coś bardzo ważnego. Tak jak już mówiłem, wyrosłem z PTTK-u. Kiedy pracowałem w szkole na 30. urodziny, żona kupiła mi kiedyś książkę podróżniczą. Ja nie czytałem nigdy takiej literatury, ale po przeczytaniu tej książki tak mi się to spodobało, że postanowiłem tych podróżników zapraszać do Radzynia Podlaskiego. Wtedy pracowałem w szkole, udało mi się do tego namówić Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim też nas wspierał i tak to się wszystko zaczęło w 2012 roku i bardzo szybko rozrosło się do dużych rozmiarów. No, praktycznie mogę powiedzieć, że w Radzyniu gościli już najwięksi polscy podróżnicy, alpiniści,
Państwo tutaj z klubu, myślę, że bardzo dobrze znacie, czy Krzysztofa Wielickiego, czy Piotrka Pustelnika. I tradycją naszych radzyńskich spotkań z podróżnikami było to, że każdy podróżnik otrzymywał na zakończenie spotkania swoją karykaturę. Spotkania odbywały się z częstotliwością raz na kwartał, tak więc po 10 latach tych karykatur zebrało się 40. Ich autorem jest Przemysław Krupski, pochodzący z Radzenia Podlaskiego. Jak Państwo widzą, te karykatury są bardzo kolorowe, bardzo wesołe, przyciągające uwagę. Niejednokrotnie wręcz wzbudzały duży zachwyt osób, które je otrzymywały. Znajdziecie na nich Państwo i znanych podróżników, i mniej znanych, i też takich, powiedziałbym, celebrytów podróżników. Bo chociażby tutaj przed chwilą rozmawiałem z panem sekretarzem, pan sekretarz się zdziwił, dlaczego to jest karykatura Marka Niedźwieckiego. Znamy go z listy przebojów programu trzeciego, ale Marek Niedźwiecki jest fanem Australii. Napisał świetną książkę o Australii. Co roku 2-3 lata spędza na tym kontynencie. Jest też Artur Orzech, którego znamy z Opola, padł od Eurowizji. Ale Artur Orzech z wykształcenia jest iranistą i tłumaczem języka perskiego i napisał świetną książkę pod tytułem Wiza do Iranu. Ale są też bardzo znani podróżnicy, chociażby Elżbieta Dzikowska. Tak naprawdę Elżbieta Dzikowska też troszkę stoi za tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Bardzo żałujemy, że ze względu na chorobę nie mogła dzisiaj tutaj przyjechać, ale bardzo chciała. Wszystkich pozdrawiam. Jeszcze wczoraj, w dniu wczorajszym z nią rozmawiałem. Prosiła, żeby wszystkich pozdrowić. Ta wystawa jest po raz drugi pokazywana. Jej inauguracja odbyła się 7 października w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu, też za sprawą Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa była prezentowana prawie 2 miesiące, obejrzało ją ponad 10 tysięcy osób i wierzę też, że to, że jest pokazywana w tym miejscu, to też wiele osób, ale głównie związanych z turystyką, z podróżami ją obejrzy i to jest ta wartość dodana, która no, to jest coś wspaniałego. Ja mógłbym bardzo długo mówić o tym cejku. Potwierdzam. Dla mnie osobiście za każdym tym obrazkiem kryje się jakaś historia, niesamowita historia. To jest bardzo piękne. Jakby ktoś chciał z Państwa porozmawiać, to ja jestem do dyspozycji. Ale w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz Państwu za umożliwienie zorganizowania tej wystawy właśnie w siedzibie Zarządu Głównego GDTK. Mamy też taką tradycję, że oprócz tego, że podróżnikom wręczamy karykatury, to też wręczamy im taki pamiątkowy medal radzyńskich spotkań z podróżnikami. I ja chciałbym taki medal wręczyć. Chciałbym już to wręczyć dla Zarządu Głównego PTTK. Medal, który potwierdzony jest certyfikatem z kolejnym numerem, jest niepodrabialny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. I chciałbym taki medal przekazać dla Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Ale również taki sam medal chciałbym przekazać Centralnej Bibliotece PTTK. Dla mnie to też jest miejsce wyjątkowe. Swoją pracę magisterską przez wiele miesięcy pisałem w budynku Centralnej Biblioteki PTTK. Czy chodzi chociażby o posiedzenie jury konkursu Poznaję Ojcowiznę. To są dla mnie miłe wspomnienia i proszę przyjąć ten medal jako wyraz mojej wdzięczności. Podziękowań. Mamy też upominki, to może ja tu pana prezesa bym poprosił. Po 5 latach organizacji spotkań z podróżnikami, można wręczyć, ja coś powiem. Po 5 latach organizacji radzyńskich spotkań z podróżnikami postanowiliśmy w formie książkowej podsumować ten cykl i wydaliśmy wywiady z każdym z podróżników w formie książkowej. Tam też znalazły się te karykatury, jak również kilka zdjęć ze spotkania. Tak, i proszę przyjąć. Jeszcze. Czy jest pan prezes stołecznego klubu? Jest. Jest. Zapraszamy to i panu prezesowi na pamiątkę.
rozgadałem się. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję, że są tutaj Państwo z nami. Zapraszam do oglądania wystawy i do rozmów. Dziękuję bardzo. Dzięki ślicznie. Czy Pan Prezes chce jeszcze? Zapraszamy. Znaczy ja nie chciałbym przedłużać, tylko dwa słowa powiem, że ja przede wszystkim chciałbym wyrazić taką ogromną radość, bo mój wiceprezes Robert to też jednocześnie, no może nie bezpośrednio uczeń, bo w innej szkole uczyłem, natomiast współpracowaliśmy od samego początku, tak jak wypowiada się o turystyce, o turystach, o krajoznawstwie, to tak samo działa. Także czego się nie podejmie, to robi to już tak w pełnym przekonaniu i do końca. Małżonka to może no, potwierdzić, bo też w tych wszystkich uroczystościach, ale i tych przedsięwzięciach przede wszystkim bierze udział. Także serdecznie gratuluję. Nie wiedziałem, że miał taką w ogóle okazję przed 30 lat, jak zostawała prezesem oddziału w Radzyniu, że my tu tak będziemy sobie robić w zarządzie głównym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to zapraszam Państwa serdecznie do cieszenia okiem przepięknymi, magicznymi karykaturami. Natomiast chciałabym tutaj zwrócić Państwa uwagę również na ekipę filmową, która nas tutaj wspiera, aby utrwalić to wydarzenie, jakie w tej chwili ma miejsce. I bardzo będziemy wdzięczni Pani Elżbieto Jaworska, Panie Prezesie, również do dzielenia się swoimi wrażeniami właśnie przed kamerą. Ale nie tylko Państwo, wszystkich Państwa zachęcam do tego. Podzielcie się swoimi wrażeniami i opowiedzcie, jak odbieracie tą naszą wystawę. Zachęcam serdecznie do poczęstunku. Uprzejmie proszę, abyście Państwo zechcieli się poczęstować czy kawą, czy herbatą, czy ciasteczkami, czy winkiem, czy soczkiem. Zapraszam i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo przybyliście, że chcecie być z nami. Zapraszamy na następne spotkanie. Dziękuję. Tomasz Niewiadomski, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, założonego stowarzyszenia przez Ryka Lipińskiego, znanego artystę. Właśnie, jesteśmy na wystawie karykatur podróżniczych autorstwa Przemysława Krupskiego. Jakie wrażenia po obejrzeniu wystawy? Jak pan ocenia karykatury? No, oceniam bardzo dobrze karykatury pana Przemysława. Niektórych podróżników nie znam, ale na przykład moją ulubioną jest tutaj karykatura Cejrowskiego, bo Cejrowskiego no to kojarzę bardzo, natomiast no jest to też okazja do tego, żeby poznać tych podróżników, tak? Bo tu przeczytałem opis na dole i mnie zainteresowały niektóre rzeczy. No, karykatury są wykonane świetnie, no, są takie, nie są złośliwe, oddają podobieństwo. No wiem, że to jest dawane tym podróżnikom, tak? No to podróżnicy mają świetną pamiątkę. No, ciekaw jestem, jakby na przykład pan Przemysław komiks o jakimś podróżniku narysował, jakby to... Wyszło, że możemy... jest przed nami. Tak. A ja się tak zapytam, a ilu członków liczy Państwa stowarzyszenie? Czym się zajmujecie? No w tej... Główną Waszą działalnością co jest? No w tej chwili to liczymy chyba 70 członków. Działamy przy Muzeum Karykatury w Warszawie na ulicy Koziej. No większość działań to polega na działaniu członków, którzy są w terenie, którzy powiedzmy załatwiają jakiś plener, to wtedy się jedzie, na ten plener się rysuje. No i to też jest tak, chodzi w tym naszym stowarzyszeniu, że się znamy, tak? Że znamy się, znamy artystów karykatury z całej Polski. Przy czym nazwa karykatura to jest też taka trochę myląca, bo to od razu sobie każdy wyobraża taki rysunek faceta z dużym przerysowanym nosem. A tu mamy takich, którzy umieją malować, robić komiksy, karykatury, ale też portrety. No jest cała masa ludzi po prostu o różnych takich talentach twórczych.
Jesteśmy po wernisażu karykatur Przemysława Krupskiego. Jakie wrażenia i jak pan ocenia te karykatury? Powiem szczerze, są bardzo wypracowane te karykatury. Ja bym tak nie zrobił, bo ja inną techniką robię. Chyba są komputerowo robione, tak mi się wydaje. Przynajmniej wspomagane. Niektóre są bardzo podobne do znanych osób, a niektóre mniej. Okej. No to tak jest, jak znamy go jakąś osobę, to i karykaturę poznamy, tak. A to wszyscy są podróżnicy. Powiedział pan, że pan tworzy karykatury. Opowie pan, jaką techniką, jakie karykatury pan najlepiej, najbardziej lubi tworzyć? Ja głównie z jakąś historią, z jakąś anegdotą. Czasem jest tak, że osoba nie potrzebuje więcej, jak robiłem kiedyś taką karykaturę Małyszowi czy Kalisza, no to wystarczy nawet bez nart, wiadomo, że to jest Małysz czy Kalisz. Ale są osoby, które poza tym, że znaczy są mniej charakterystyczne, a niektóre są bardziej charakterystyczne. I to na pewno ułatwia w przypadku karykatury. Mam znajomych, którzy robią portrety, ale nie zrobią karykatury, bo po prostu nie mogą wychwycić tych cech takich, przerysować, nie osoby. Powiem szczerze, bardzo podoba mi się tak miejsce i ekspozycja. Bardzo ładnie jest oprawiona ekspozycja. No i nie, ważne, że jak się jest na wystawie, że się coś podoba. Najgorzej, jak się jest na wystawie, się nic nie podoba. To cieszymy się. Dobra. Bardzo. Miło, dziękuję za zaproszenie. Ireneusz Bieliński. No jestem członkiem zarządów od niedawna Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Dziękuję, miło. Dziękuję bardzo. Thank you.